nowe szlaki w Sankt Petersburgu. Dzień trzeci, nadal szukamy pomnika, który James Bond wiózł na dachu czołgu. I ten z tyłu przy stacji metra Moskowska-Ja, towarzysz Lenin, wygląda dość imponująco, żeby James Bond mógł go wieźć na czołgu. No niestety jest chyba jednak mimo wszystko trochę za duży i szkoda, więc musimy tego pomnika szukać dalej. No tego pomnika Bond z pewnością na dachu czołgu nie woził, bo nie wyglądałby zbyt poważnie.